On po tej drabinie wchodzi! O-o. O Jezus Maria, on tu potrafi wejść! Bo może schodzić po drabinie, okej. Okay. Wow! No, siemanko, szanowanko, z tej strony Tomi, and welcome back to Resident Evil 2. Dokładnie, moi drodzy, dzisiaj sobie powrócimy po raz kolejny do Resident Evil 2, scenariusz od Claire. Uciekamy przed Mr. X-em, pozdobywaliśmy parę rzeczy. Teraz, z tego co pamiętam, musimy się... Ja teraz już nie biegałem po komisariacie, ale musimy odczytać w końcu tą rolkę filmu, coś tam jeszcze pozdobywać. Zobaczymy, jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Resident Evil 2. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag... Film! Lecimy z filmem, bebe! Jestem ciekawa, czy uda ci się przejść ten scenariusz bez śmierci, lol. Dobra, jesteśmy u tego komendanta. Co ja teraz tutaj musiałem zrobić? Mamy coś tam, zobaczcie w ogóle ile tutaj rzeczy mam, nie? Wydajny proch strzelniczy, ja jestem ciekawa, czy mam jeszcze jakiś proch strzelniczy, ale chyba nie. Dobra, spray to stratowaty, zielone zioło, niebieskie zioło, to sobie to później można połączyć ze sobą. Jak będziemy chodzili po tych kanalizacjach, część zamienna. Ja sobie to zostawię na później i mamy teraz tak, mamy tylko i wyłącznie taki rewolwerek śmieszny. No i ten, no dobra, niech będzie, że sobie tak po prostu na goło pobiegniemy. I musimy teraz wyjść górą, z tego co mi się wydaje, dokładnie. Pobiegniemy sobie na spokojnie teraz tutaj do góry. Zobaczcie, jak ona w ogóle po dwa schodki do góry biegnie, to jest po prostu mega. I teraz idziemy sobie właśnie tędy, okej? Okay? I musimy teraz tutaj zeskoczyć. I tutaj będzie troszeczkę zombiaków, ale my sobie oczywiście jak zwykle je ominiemy. O! Nie zerwała się tutaj drabina. Bo ja byłem święcie przekonany, że to się po prostu tutaj zepsuje. Dobra, to tutaj chyba musimy ugasić, ale pierwszą musimy, wiecie jak, na inny poziom zrobić. O, tutaj coś leży w ogóle. Zobaczcie, amunicja. Okej, dobra. Więc jest w sumie spoko, jest w sumie dobrze, bo mamy troszeczkę tej amunicji na spokojnie. I na dachu tutaj już niczego nie ma. Ja sobie teraz zejdę na dół, tam... To jest zabarykadowane? Jakim cudem to jest zabarykadowane, jak ja się muszę tam dostać? O Boże! O Jezus Maria! Co to dziewczyny się tak stało? Co... O! Udało się przekręcić, dobra. Tu jest zamknięte w ogóle, patrzcie, to jest niemożliwe. Nie wiem, dlaczego to jest zamknięte. Ale widocznie nie musimy tędy chodzić, dobra, tutaj niczego nie ma. Ja sobie pobiegnę teraz tutaj, ona mnie tutaj złapie, mnie nie złapała. Bo tutaj mamy dwa zioła i to jest właśnie w sumie spoko, zobaczcie. Pierwsze zioło i od razu... Drugie zioło, łączymy to ze sobą na spokojnie. No muszę użyć niestety tego granaciola. No to spaliło, a ten się w ogóle nie wzruszył. Ten się w ogóle nie wzruszył. Musimy go jakoś tutaj, wiecie jak, sprowadzić do nas. Dobra, niech on sobie tutaj pobiegnie, okej, na spokojnie. I teraz idziemy tutaj na spokojnie do góry. Możemy sobie teraz załączyć tą wodę. To teraz tutaj ugasimy, okej. Bo ja jestem bardzo zdziwiony, że nie musimy schodzić tam na dół. Wiecie jak, do tej śmiesznej kotłowni. Czy to w ogóle tam jest. Że to jest w ogóle zamknięte, ale dobra. Otwieramy teraz to sobie, tutaj gasimy pożar, tak żeby wiecie jak, no Leon już nie będzie musiał tego pożaru tutaj ogarniać. I mamy save'a, bo pewnie na bank się teraz tutaj właśnie pojawi znowu ten obsrany Mr. X, nie? On musi przecież nam dźwignąć ten helikopter, nie? Tylko, że ja teraz będę musiał jakoś ucieknąć chyba do góry z tego co mi się wydaje. Otwieraj to, dobra! Dobra, ja już tutaj przez nim uciekam, o Boże! No! Gdzie to jest teraz? Do góry jakoś tutaj trzeba było wejść teraz, nie? Tędy, dobra. Idziemy, dawaj do góry. Ja jestem ciekawy, czy on potrafi wchodzić po tej drabinie. I co teraz? Poszedł już sobie, nie? Poszedł już sobie, ja wiedziałem, że on tutaj wyskoczy, bo to już przecież wcześniej było wiadome. I no, gdzie ja teraz muszę iść? Aha, ja muszę zwrócić tam z powrotem na ten komisariat, bo ja mam tą rolkę filmu, której tutaj przy sobie teraz nie mam. No właśnie, musimy iść w tamtą stronę, a on cały czas tam gdzieś chodzi. Patrzcie, czy on wejdzie po tej drabinie? O! Jezus Maria, on wchodzi! On po tej drabinie wchodzi! Jaki obsraniec, patrz to! Czy ja zdołam wyjść tędy jakoś dołem i tak dalej? Wyjście ewakuacyjne, coś tam? Chyba nie, wydaje mi się, że nie. Więc ja muszę... O Boże, na to głupio teraz tutaj zrobiłem troszeczkę. Bo on teraz tu idzie, co prawda? O. Dobra, on do mnie teraz tutaj idzie. Ale on tutaj nie wejdzie chyba, nie? Dobra, idzie tu. On zejdzie na dół chyba. Patrzcie, łeb dostanie. Dostał łeb i on w ogóle nawet się nie szczaił od kogo, nie? Ja tutaj stoję, ale ja jestem po prostu przy tych drzwiach, nie? Dobra? On nie może tu wejść, prawda? Dokładnie, on tu nie może wejść. Bo to jest safe room. Gdzie on jest? Dobra, poszedł na dół. Nie, ja chciałem, żeby on na dół poszedł, no! Ale bez sens, ale lipa.
Patrzcie, on tutaj stoi. Ja nie wiem, co ma zrobić teraz, nie ze sobą. On nie wie, co ma zrobić ze swoim życiem, no. Patrzcie. Idź na dół. Nie, patrzcie, ja tu jestem. Ja tu jestem. Chodź tu! O Boże, jak ja się teraz przestraszyłem tego, nie, masakra. Dobra, otwieraj te drzwi i zejdź na dół, najlepiej zejdź na dół, no już prawie tam na dół zszedł, nie? I zaś idzie do góry. Dobra, patrzcie, on nie wie, co ma zrobić, nie? On nie wie, co ma zrobić. Prawie mi uderzył. No idź stąd, proszę cię, no. Dobra, uciekam mu. O Boże! O Jezus Maria, ale scena, nie? Bo ja się muszę w ogóle na ten komisariat wrócić, a mi się nie chce chodzić tam, wiecie jak. 50 razy. O, dobra, schodź na dół. O Boże, dobra, uciekamy mu teraz, czym prędzej. Mam nadzieję, że mnie teraz tutaj nie złapie, nie wyciągnie tej swojej łapy śmiesznej. Ale dobra, on się teraz tutaj nie dostanie na tą stronę, bo nie jest za głupi. On jest po prostu za głupi. My mu teraz na spokojnie możemy ucieknąć i biegniemy po prostu teraz do tej, patrzcie, nie do pracowni plastycznej i tak dalej, tylko tu pobiegniemy, okej. Tu, na dół, tu bibliotekę nie potrzebujemy i ja mam w ogóle do pralni klucz mam. Mamy karo, ja ten karo mam. Dobra, biegniemy. Co tutaj w ogóle za dziwne odgłosy jakieś są? Jak ktoś tam coś śpiewał dziwnego. O Boże, no. No. Ten też już tutaj do mnie dostał naprawdę z 68 razy. Udało mi się go powalić teraz tutaj. I ja najlepiej jak zejdę teraz, w ogóle ja mam taką kiepską orientację w terenie, że to jest po prostu masakra, nie? Ale schodzimy na dół, tu i tutaj do ciemni, dobra. Mniej więcej wiem, jak tutaj iść. Ale tak tylko mniej więcej. Jak on się tam wydzierał, pa? Co za typ, nie? O nie, on tu idzie. Ja go słyszałem, jak on te drzwi otworzył. I on tu idzie, nie? Ale na spokojnie, idziemy teraz do safe roomu. Jezus Maria! O Boże! Ale scena! Ale się teraz przestraszyłem. Jezus Maria! Ale dobra, jesteśmy teraz tutaj, na spokojnie. Bierzemy sobie teraz tą rolkę filmu. Część zamienna, to też chyba będziemy potrzebowali. Rolka filmu, dobra. Bo ja muszę się dostać do tego śmiesznego pomieszczenia. Dobra, mamy tą rolkę filmu, używamy. Szafka na 3F, DCM. Kurde, no przecież ja wiedziałem, że to tak będzie. Tylko ja po prostu o tym zapomniałem. Ja sobie to zapiszę, jakbyśmy jeszcze grali jakiś trzeci DLC. DCM? DCM. Jakbyśmy grali tutaj jeszcze jakiś trzeci DLC albo coś takiego, że wiecie, że to jeszcze będziemy potrzebowali i tak dalej. Ja nie wiem. Ja muszę po prostu rozwalić tego stwora tutaj. Ja nie wiem dokładnie, gdzie on jest. On gdzieś tam sobie łazi. Musimy tak do niego strzelić, żeby on nas nie usłyszał. On jest ślepy. Ale on wie, co robi. On tutaj tego gościa chyba. Może tutaj tak jakby ruszył. Siema! O, trochę się spaliłem, ale bez sensu. Ale dobra, na spokojnie. O nie, on tu idzie, Jezus Maria, patrz, użyj. Dobra, mamy dwójkę. A czekajcie, czy ja mogę to... Jeszcze się zastanowię. 201, tu nic nie ma. 203, no nie mam trójki przecież, no. 208. Czy on tutaj potrafi wejść? Do tego pomieszczenia tutaj. 208, dobra, 109. I 102. I 103, dobra, 102. Dobra, na dwójkę. Na dwójkę robimy. Czy mogę na trójkę, wiecie jak? A nie, bo to było 302, prawda? 203, więc muszę zrobić tak, że ja sobie to dam po prostu na tą dwójeczkę, dobra. I możemy teraz otworzyć 202, jest otwarte, dobra. O. 208. Czy on tu jest? Nie ma go tu. 208 możemy sobie otworzyć, dobra. 102. 208 i 102, dobra. Ja się tutaj dwa razy przyszedłem, nie? 102, okej, okay. Enter, dobra. I 208. No nie dało mi to w sumie aż tak dużo, ale możemy iść do tej, wiecie jak, do tej szafeczki tam teraz. DCM coś tam to było. Mamy proch, mamy tutaj troszeczkę więcej amunicji. Bo gdzieś ten obsraniec tutaj cały czas łazi, no i to jest takie bez sensu. Mamy tutaj troszeczkę amunicji, okej, okay, dobra. I co ja teraz muszę zrobić? Ja tutaj muszę iść do pralni. I tutaj, do archiwum. Tu, tędy. Właśnie do tego pomieszczenia tu. A tu jest tyle tych potworeksów, że ja nie wytrzymam. To jest takie głupie, że jeszcze tutaj coś miałem, tu jest co prawda ciemnia, jeszcze coś gdzieś tutaj coś miałem. Ale już nie pamiętam co i gdzie i po co za co. Dobra, w ogóle to sobie, możemy połączyć to z tym? Nie, nie możemy. Ja bym musiał się w ogóle dostać teraz. No, ten już tutaj jest. Nie ma! Chyba Mr. X usłyszał, nie? Bo nawet się muzyczka zmieniła. Dobra, ten już tutaj nie żyje. O. O Jezus Maria, on tu potrafi wejść! Ja nie wiedziałem. Ale dobra, poczekam na niego, aż on tutaj przyjdzie, dobra.
i lecimy. Dobrze, że on nie potrafi biegać, tylko on robi z siebie takiego, wiecie, jak takiego macho, nie? Ale dobra, biegniemy teraz tutaj, na spokojnie, do tej naszej szafeczki nocnej, zajrzeć sobie, co tam mamy, bo ja muszę sobie tam parę rzeczy pochować. Dokładnie to możemy przechować i... Czy ja mam teraz tutaj... Tak, mam. To możemy to sobie teraz tutaj na spokojnie zrobić. Połącz to z tym i mamy troszeczkę kwasu. Przechowamy sobie ten kwas. Ja muszę teraz do góry pobiegnąć DCM. Dobra. Do góry pobiegnąć DCM. Tu jest w ogóle coś do otwarcia. Drugie piętro też. Ale biegniemy do góry. DCM. Dobra, pamiętaj. I on gdzieś tu jest. Tu za chwileczkę wyjdzie chyba, nie? Z tego co mi się wydaje. Ale nie jestem pewien. On się teraz tutaj gdzieś pewnie odwraca. Okej, dobra. Idzie. Poszedł. Poszedł. Ja myślę, że on teraz tutaj wyjdzie, nie? Ja myślałem, że on teraz tutaj wyjdzie, ale po raz kolejny zrobiliśmy go w bambuko, nie? Jaki on jest dziwny, nie? Jaki on jest dziwny. Dobra, DCM. Nie pamiętam, co tam było, czy tam była torba z Lidla, czy coś takiego, czy po prostu jakaś amunicja albo coś takiego, ale dobra, patrzcie, mamy teraz tutaj DCM, dobra. Szkoda, że tego wcześniej nie wiedziałem, bo to jest takie troszeczkę bez sensu, ale mam... Łociup! Ile my tego mamy, nie? To jest po prostu mega. I teraz tak, tu nie możemy nic zrobić, tu jest biblioteka, on gdzieś tam chodzi. Ja bym musiał teraz iść do tej pralni śmiesznej, obsranej, bo tam mam jakiś kluczyk w ogóle. Tu jest główny hall, tutaj do góry coś tam możemy zrobić, tu jest drzwi kier, a serca już chyba nie ma nigdzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy już, my już serce możemy wyrzucić? Nie, jeszcze nie. Nie wiem, którędy iść. Ale chyba się przejdziemy tędy. Tak chyba będzie nie najlepiej, ale musimy zejść na dół, prysznicę, dobra. Powinno być w sumie spoko, ale nie chcę, wiecie, jak tak za bardzo głośno chodzić. Dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd. Idziemy stąd. Tu go nie ma. Miejmy nadzieję, że go tutaj nie ma. Dobra. Na spokojnie, junior. Ty się tak za bardzo nie denerwuj. I teraz tu, nie? Tu gdzieś ta pralnia jest. Otworeksów tutaj nie ma. Okej. Okay. On gdzieś wie, że ja tu jestem, nie? Używamy teraz tego tutaj. Na spokojnie sobie tutaj wejdziemy. Tak, żeby on nas nie usłyszał. I tutaj będzie kolejny... Tu chyba będzie... Wiecie, co tutaj będzie? O, mogę to już wyrzucić. Okej. Okay. Tutaj będzie... ten safe coś tam, nie? Śmieszny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dokładnie, tu jest ten safe. Ja go muszę ogarnąć i mamy teraz tutaj kolejną kostkę Rubika do tego. Dobra, mamy. 14 minut to robię. Nie, no żartuję oczywiście. Ale mamy tutaj kolejną kostkę Rubika, którą będę tutaj bardzo potrzebował teraz. Żeby właśnie sobie tą torbę na zakupy skombinować. No musimy znowu iść na dół. Nie ma nic... Tu mam nadzieję, że go też nie będzie. Jakby co to dostanie w ryoka z mojego shotguna. Takiego wybuchowego, fajnego. Tu nic nie ma. No tutaj ten lewarek. No gdzie ja się teraz tutaj muszę dostać? Panel... Aha, panel drzwi elektryczne. Ja się muszę w ogóle jakoś na górę dostać. Wiecie, jak tutaj i tak dalej. Chyba, że to się pode mną nie zapadnie. Tak też może być. Dobra, na spokojnie, junior. Tak za bardzo szybko nie biegaj. Bo on gdzieś tutaj może być tak troszkę, nie? Gdzieś go teraz tutaj słyszałem. Na spokojnie, junior. Bo on się słyszy cały czas, nie? O Jezus Maria, nie? Jaki to jest bezsens, nie? Dobrze, przynajmniej, że jak on się pojawi, to on się tam za mną nie skrada. Czajcie to, jakby on się za nami jeszcze skradał, to by była po prostu masakra. A tak to on po prostu, wiecie, jak on jest głośny i mniej więcej wiemy, gdzie on się znajduje. Ale dobra, miejmy nadzieję, że go tutaj nie będzie teraz. Żeby nie było sceny. Na spokojnie. Idziesz? Żeby nie było tak, że on tutaj na mnie będzie czekał albo coś takiego. Ten się dalej tutaj w ogóle rusza, ale tutaj już łeba nie ma. Jezus Maria, jak on się pojawił nagle? On się nagle pojawił, widzieliście to? Dobra, uciekam. Uciekaj, dobra. I teraz tak, używamy teraz tego tutaj. Możemy sobie tą torbę na zakupy zamówić. To jest numer 203, okej. Okay. I co tu jeszcze jest zamknięte? 203 i 103 chyba. Prawda? Patrzcie, otwieramy teraz. 203, okej, okay, enter i 103. 103, dokładnie. I teraz takim sposobem mamy już tutaj wszystko potwierane, ale ja nie wiem, czy chcę ten nóż. No weźmy sobie ten nóż tutaj, no bo skoro już tutaj jest, to go sobie po prostu weźmiemy. Ale dla mnie najcenniejsze jest właśnie ta torba na zakupy, bo możemy tym więcej nosić, wiecie o co chodzi. Już możemy na tej życi mieć 40 kilo, nie? Dobra, i teraz już mamy chyba full, chociaż wydaje mi się... Nie, jeszcze dwa zdobędziemy. Dobra, tu już jest wszystko załatwione. Tu muszę iść. Tu. Tędy nie przejdziemy, ale tędy przejdziemy, dobra. Więc tylko po prostu tu w prawo i otwieramy. Miejmy nadzieję, że się uda. Wchodzimy teraz tu. Otwieramy teraz te drzwi tutaj. Z sercem, w ogóle tutaj nie mieliśmy dostępu wcześniej. I to już możemy wyrzucić. Tak też właśnie myślałem. Dobra. I teraz już jest safe. Nie, myślałem, że to jest safe, ale to nie był safe. Co to jest w ogóle? Lewarek, narzędzie. Okej, czyli jednak potrzebujemy to przesunąć, bo inaczej to nie zadziała. Okej, tu jest kolejny granat. Mega dużo tych granatów mamy, nie? O nie. O nie, na spokojnie, junior. O Jezus Maria. Czy on teraz wie, że ja tu jestem? Okej, on wie, że ja tu jestem. Prostrzelniczy. Nie łączymy tego ze sobą. Dobra, on tutaj idzie. Tu już mam wszystko załatwione. Okej, dobra, ja sam uciekam. Uciekaj stąd!
Dobra. Teraz tutaj. Nie wiem, gdzie on jest. Dobra, gdzieś tam jest. Idziemy do save roomu. Idziemy do save roomu, jak zwykle, nie? Jak zwykle do save roomu, bo save room jest najważniejszy. No muszę i tak tutaj sobie parę rzeczy po prostu pozostawiać. Dobra, patrzcie, teraz to. Mamy tutaj dosyć dużo tych wszystkich rzeczy. Jestem po prostu masakra. Potrzebujemy teraz duży tryb, to jest raz. Dwa, nie chcę sobie tutaj kombinować, połączyć dwie sztuki, aby otworzyć amunicję do pistoletu. Bo w sumie na razie i tak dużo nie strzelamy, a mamy tutaj aż, patrzcie, 100. Mamy i jeszcze 211 tego mamy. Jest w sumie fajnie, bardzo mi się podoba. Zostawmy sobie teraz ten nóż też. To sobie weźmiemy, to sobie możemy zostawić, ok. To i powinno być spoko, tak jest w sumie ok. Zasejwujemy to sobie oczywiście, żeby nie było tutaj sceny. To jest po prostu masakra. Chociaż nie, nie gramy jednak na hardkorze, bo jakbym grał na hardkorze, to byśmy nie mogli tyle sejwować. Dobra, nie wiem, gdzie nasz Mr. X się teraz znajduje. Wydaje mi się, że on gdzieś tutaj chodzi, bo ja muszę się dostać jakoś do biblioteki teraz. A wydaje mi się, że on gdzieś tam chodzi, więc ja sobie może pobiegnę po prostu do góry. Chyba, że on tutaj chodzi. Też tak może być. Też tak może być, nie? Do biblioteki tędy? Nie, jeszcze wyżej możemy iść. Jeszcze wyżej i przez zachodni magazyn. Okej, dobra. Dobra, jesteśmy, tylko mnie tutaj tak mega potworeksy teraz atakują. Ale ja sobie pozwolę tędy ucieknąć, dobra. I powinno być spoko. Dobra, jesteśmy. Ucieknęliśmy tym obsrańcom. I ja teraz muszę jakoś na spokojnie. Czekajcie, bo on tutaj jest. Nie schodź na dół. Nie schodź na dół. Bo ja nie chcę ich też tak jakby, wiecie, jak zabijać. Mam nadzieję, że Mr. X się tutaj za chwileczkę nie pojawi, nie? Bo ten Mr. X jest po prostu masakra, nie? Wiem, że tutaj są chyba dwa zombiaki. A ja mam tylko 12 amunicji, ale to spoko w sumie, spoko, 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 jest dobrze. Bo ja chyba tylko jednego muszę zabić, chyba że gdzieś tutaj jeszcze ta lala będzie. O nie. Czy Mr. X tutaj teraz idzie? Czy Mr. X teraz tutaj idzie? Mam nadzieję, że nie. Żeby wiecie, jak nie było sceny. Ale dobra, lewarek opuszczony. O nie, Mr. X idzie. Mr. X idzie. Mr. X gdzieś idzie. Chyba. Bo go gdzieś mega słyszę teraz. Wejdzie teraz tutaj. Patrzcie. Wchodzi tu. Jaki bezsens, nie? Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie, nie? Ale dobra, weszliśmy sobie na spokojnie. On gdzieś w ogóle teraz tamtędy idzie. Czy on mnie dalej szuka, czy on po prostu schodzi na dół? Czy znaczy wchodzi do góry? Albo może schodzić po drabinie, okej. Wow! On naprawdę tak sobie zeskoczył? Ja mu uciekam. A nie, tędy nie mogę biegnąć! Chociaż czekajcie, ja się może tutaj ukryję. Nie wiem, czy on do tej pralni może wejść, czy też nie. Jak może, to może być lekka lipa. Ale bezsens, dlaczego on jest teraz w tej bibliotece? Ja nie chcę, żeby on w tej bibliotece był, no. To nie może tak być. Czekajcie, ja się tutaj naszykuję. Z granatnikiem jakby co. Poszedł, on teraz tutaj idzie, przy tym biurze Stars. Poszedł, okej, dobra. Na spokojnie, junior, po cichu. Po cichutku, otwieraj tutaj. Dobra. Ten mnie tutaj tak wkurza, nie? Bo on tutaj te larmo robi. Patrzcie, przesuwamy to. Teraz to przesuwamy szybko. On zaś tu jest, nie? On zaś tu jest, ja nie wytrzymam, naprawdę. Co za typ, nie? Ale dobra, uciekamy mu znowu do tej pralni. I chyba on sobie pobiegnie znowu, wiecie jak. Tam przy tym biurze Stars będzie łaził i tak dalej. Dobra. Na spokojnie, junior, na spokojnie. Wydaje mi się, że on dalej w tej bibliotece jest, nie? Najgorsze jest to, że po prostu ten zombiak, który tam się znajduje właśnie, to on takie larmo robi, nie? I on go tutaj tak naprawdę przywoływuje. Przywołuje. Bo gdzieś u góry jest. Ale mnie ten zombiak irytuje, nie? Ale mnie ten zombiak irytuje, ale dobra. Przesuwamy sobie dalej tutaj, na spokojnie. Jeszcze raz. Dawaj, dobra. Jeszcze teraz to tutaj. Jeszcze raz. Dobra, mamy. Tutaj jest chyba amunicja z tego, co mi się wydaje. Dokładnie. I on zaś tutaj przychodzi, nie? Patrzcie teraz to. O Boże, o Boże. Gdzie on jest? Ja nie wiem, gdzie on jest. Ten zombiak mnie tak wkurza tutaj. Ale go nie zabiję. Nie zabiję go, dobra. Wydaje mi się, że on teraz tutaj przyjdzie. Chyba, ale nie jestem pewien. Dobra, uciekamy stąd. Uciekamy stąd. Dobra, na spokojnie. Mamy ten główny hol teraz tutaj, tak? Ja muszę iść tędy? Dokładnie, dobra. Tutaj żadnej amunicji nie ma, nic takiego. Mam nadzieję, że on tutaj nie wejdzie. Mam nadzieję, że on tutaj nie wejdzie, że on jest po prostu za gruby, żeby przez to przejść. Dobra, tutaj mamy kolejną, patrzcie. Jezus Maria! Co za typ, nie? Dobra, masz tutaj. Masz tu niespodziankę. O Jezus Maria, no. Nie wytrzymam za chwilę z tymi zombiakami obstranymi, no. Dlaczego oni tacy są? Czekajcie, ja się muszę w ogóle teraz podleczyć. Używamy teraz tego tutaj, bo to jest mega lipa, no. Jeszcze ten tu idzie. Ja nie wytrzymam. Ja nie wytrzymam. A gdzie tutaj w ogóle idziemy na wschodni magazyn? Ale po co na wschodni magazyn? Wieża zegarowa. Ja pominąłem. Ja źle teraz tutaj idę. Ale dobra, odblokujemy sobie tutaj i tutaj jest pewnie kolejny zombiak. Odblokuj tutaj szybko.
Odblokuj, blokuj, blokuj, blokuj. Odblokuj znaczy się. Dobra, on tu idzie. I tu jest kolejny zombiak, patrz to. O Jezusie Chrystusie. Krystyno Bambaryno, nie? Czy ja mogę się tutaj ukryć po prostu? Bo ja nie wiem w sumie, gdzie on jest. Idzie tu. Chyba mnie szuka. On chyba nie potrafi wchodzić do tych drzwi jeszcze takich, wiecie, jak z takimi znaczkami. Chociaż możemy się mylić. O Jezus Maria! A to ja nie chciałem tego tutaj. Mr. X to usłyszał? Ja myślałem, że to Mr. X tutaj wchodzi. A to jednak nie Mr. X, patrzcie. On to usłyszał. O Boże! O Jezus Maria, nie. Ja nie wiedziałem, że on tu usłyszy. Ale scena, nie. Dobra, leć, 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 leć. Jeszcze ten tutaj kolejny stoi, patrzcie teraz to, nie. Mam nadzieję, że uda mi się przebiegnąć obok niego. Dobra. Uciekamy mu, uciekamy mu. Szybko, szybko, szybko. Co to tutaj jest? Nóż, nóż, bierz ten nóż z powrotem. Dobra. Jesteśmy w tej wieży zegarowej. Czy on może tutaj wejść? Plan naprawy, coś tam, coś tam, coś tam, dobra. Teraz muszę ten tryb tutaj wsadzić, dobra, użyj go tutaj. Ja nie wytrzymam. Ja jestem ciekawy, czy Mr. X potrafi teraz wejść do tej wieży zegarowej tutaj, nie? O! To ja potrzebowałem tego tutaj, okej? Okay. Możemy to teraz tutaj wyciągnąć, żeby spuścić sobie te schody. Nawet nie wiedziałem. Dobra, montujemy teraz to tutaj. O Jezusie Chrystusie, nie chcę wejść! Ale bez sens. Ale bez sens, bo to jest lekka lipa i to taka mega w sumie nawet lipa. Czy Mr. X wie, że my tu jesteśmy? A tu co jest? Jest tutaj coś ciekawego? Czy nic tutaj nie ma ciekawego? O Boże. Tu jest na czerwono się świeci. Tu coś jest, okej, dobra. Wielki proch strzelniczy, duża ilość, okej. To mi się przyda na bank. Tu już jest na czerwono, na niebiesko wszystko, więc jest w sumie w porządku. Ja w ogóle te niebieskie zioła też użyłem, ja je będę później potrzebował, wiecie o co chodzi, nie? Ale bez sens, ale dobra, wchodzimy teraz tutaj do góry. Nie wiem w ogóle jaki teraz tutaj tryb potrzebujemy i tak dalej. Ale ja potrzebuję tą skrzynkę elektroniczną tutaj, nie? Naprawdę. Aha, ja muszę to tutaj wsadzić chyba, nie? Tutaj. Mały tryb. Czy ja muszę to teraz tak jakby zamienić? Bo tu było za duże. A to było w sam raz. Nie wiedzieć też dlaczego. Ale muszę chyba pewnie teraz ten mały tryb wsadzić tutaj na dole. Ten duży tryb u góry i powinno zadziałać. Dobra, wsadzamy ten mały tryb tutaj. Działa, jest fajnie, okej. Ruszyło się. I teraz ten duży tryb tutaj u góry. Mam nadzieję, że za chwileczkę tutaj Mr. X nie przyjdzie. Bo ja mam do niego niespodziankę. Ja już go słyszę, jak on tutaj łazi, nie? Ale dobra. Czy on teraz tu wszedł? Mam nadzieję, że nie. Wsadzamy duży tryb. Działa, wszystko jest okej. Teraz te dzwony, fajnie, pięknie. Zrzucą mi tą skrzynkę. O Boże, ten Mr. X jest po prostu masakryczny, nie? Ja się go tak mega boję. Ona też w ogóle załączyła teraz ten... Ja jestem ciekawy, patrzcie, my w ogóle potrzebujemy tą skrzynkę elektroniczną, tą elektryczną. Natomiast Leon też to potrzebuje. Jakim cudem Leon się stąd wydostał? Jak my teraz mu ukradliśmy to wszystko? Dobra, podziałało. Daj sekę. I mamy tą część elektroniczną. I możemy w końcu pobiegnąć do tego śmiesznego biura komendanta i tam wyciągnąć coś, co potrzebujemy. W ogóle wyjście chyba stąd, z tego co pamiętam. Bo wydaje mi się, że tam właśnie jakaś karta wisiała. Dobra, mamy to pudełeczko fajne. Musimy teraz oczywiście uważać na tego śmiesznego Mr. X-a głupiego. Ale dobra, ja sobie zobaczę teraz na mapce, gdzie my teraz musimy tutaj pobiegnąć. Ale wydaje mi się właśnie, że tędy będzie najszybciej, a tu jest gdzieś Mr. X. I schodzimy na dół do biura komendanta, dokładnie. Nie wiem gdzie ten jest, ale chyba gdzieś tam na dole. Tam łazi na dole, patrzcie jaki głupi. On tam jest na dole, czy ja go mogę stąd trafić? A, jak on w ogóle spalony. Dostał. W łeb też dostał, ale fajnie. On tutaj po mnie idzie teraz chyba, nie? jaki gamoń, on nie wie gdzie ja jestem. Jest troszeczkę spalony, bo mu troszeczkę ryjoka spaliliśmy. Ale dobra, lecimy. Lecimy do tego biura komendanta, nie? Mam nadzieję, że on nie będzie... O nie, źle pobiegnąłem. Mam nadzieję, że on oczywiście szybszy nie będzie ode mnie. Bo on wie, gdzie ja mniej więcej jestem i on teraz tak jakby tutaj po nas idzie. Dobra, schodzimy tutaj na dół. Muszę powiedzieć, że z tym Mr. X-em jest po prostu nienormalna sprawa. Ale na szczęście, on nie potrafi wejść do tego pomieszczenia tutaj. Bo tu jest safe. Tu jest najzwyczajniej w świecie safe. Mamy duży proch strzelniczy. Co się stanie, jak ja połączę na przykład sobie to? Czy ja mam ten krem? Nie mam tego kremu. Proch strzelniczy. Dużo prochu strzelniczego tworzy podwójną porcję amunicji w porównaniu ze zwykłym prochem. Okej. Czy ja sobie to w sumie mogę tutaj też zostawić, ale weźmiemy sobie to zioło chyba. Połączymy to ze sobą.
Mamy część elektroniczną i możemy pomału brać już chyba to, tak troszeczkę więcej, wiecie o co chodzi. To sobie połączymy ze sobą, okej. I amunicję, gdzie to jest amunicja? Tu jest amunicja. W sumie nie wiem, czy używać tej amunicji. Wiecie co, nie, jednak nie użyjemy tej broni. Będziemy mieli to, co mamy, znaczy zrobimy to, co mamy. Ja sobie po prostu pójdę teraz za chwileczkę właśnie do tej jego skrzynki. Połącz to z tym. Nie mogę już z tym połączyć, ale ze mnie debil. To połącz, dobra. Tutaj w ogóle też mamy spray leczniczy, okej. Tu jeszcze jest jedno czerwone zioło i zielone zioło, patrzcie, wyjmij. I tu jeszcze jest jedno czerwone zioło. Dobra, to sobie tutaj na spokojnie jeszcze połączymy. Dobra, otwieramy skrzynkę, to chowamy. Zobaczcie, ile miejsca mamy, nie? To jest po prostu masakra. Ale dobra, save'ujemy i lecimy z kolejnym tematem. Dziękuję. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Resident Evil 2 podobał. Jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz za duży. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, Grzesiu.